Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Ręce do góry, ręce w górze, nie strzelaj, nie strzelaj. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to tak właśnie niby Michael Brown krzyczał do policji, mam ręce w górze, nie strzelaj, nie strzelaj. 6 lat temu to było, właśnie w sierpniu była 6 lat, kiedy spalono, zniszczono w stanie Missouri, w Ferguson. Była tam jedna wielka awantura. Gubernator zawołał specjalne siły policyjne, chyba federalne doszły. No i tam ludzie przychodzili, że to znowu jest biały policjant, zabija niewinnego czarnego nastolatka. 6 lat od tego czasu, no to teraz ostatnie to było niesławne. No parę były, George Floyd był bandziorem też, on, George Floyd poszedł, dał Hindusowi 20 fałszywych dolarów, był nagazowany, później Hindus za nim wybiegł, policja przyjechała, chcieli zaresztować bandziora, bandzior był w samochodzie, wyskoczył z samochodu, leżał za samochodem, 9 minut leżał, był proszony o to, żeby się poddał, no i w szpitalu zmarł, no był, miał w sobie od groma amfetaminy, narkotyków innych. Parę lat temu wypuścili go z więzienia za to, że przystawił rewolwer kobiecie w ciąży. No ogólnie zawodowy bandzior. Michael Brown 6 lat temu, no może nie tego kalibru, 18 lat, no to jeszcze nie miał szansy tyle na wywijać, no ale podobna sytuacja. Wszedł z kolegą do sklepu do delikatesów, w którym sprzedawali również cygara, wyszedł, zabrał pudełko jednych z droższych cygar, popchnął Hindusa, Hindus zadzwonił, znowu awantura, w samochodzie trochę się szarpali, wyskoczył z samochodu, jakoś tam uciekał, no i ten biały oficer, dwa razy to nawet w samochodzie była strzelanina, bo ten złapał, że jego pistolet za rewolwer. No i później tamten uciekał, później tłumaczyli, że on się odwrócił, krzyczał, mam ręce w górze, nie strzelaj, później odwrócił się, policjant niby strzelał mu w plecy, no tak świadkowie zeznawali. Sekcja pokazała, że jednak żadna szkul nie trafiła go w plecy, tylko wszystko było z przodu i wersja policjanta była taka, że on po prostu go zaczął biec do niego atakować. Tak, także historia prawdziwa jest inna niż powiedzmy bajki, no ale ten przykład pokazuje, że to jednak no jest modne przez wyjaśnienie takie lewaków, socjalistów, że Brown, Floyd, inni, Freddie Gray w 2015 roku podobna była historia, czy Philando Castile w 2016. Lewacy ciągle wychodzą i mówią, nie, to jest systematyczny rasizm, nie, murzynów biali ścigają, nie, biali zabijają specjalnie niewinnych aniołków. No i aktywiści na tym, w tej lewackiej stronie oraz wszystkie te środki przekazu, no to jednak tłumaczą, czy chcą przekonać wszystkich, że te siły policyjne, że siły, które mają pilnować społeczeństwa, no to jednak oni są, stawiają na celu tych czarnych i oni w zasadzie chcą powiedzieć, że te osoby, jeżeli nie byłyby czarne, no to oni by wszyscy żyli. No, czy by żyli, no to jest największe oszukaństwo świata, tak? Prawda jest dużo bardziej skomplikowana, no i dużo mniej poprawna politycznie, bo to jednak ten poprawność komunistyczna, polityczna prowadzi do tego, że po prostu komuniści używają dzisiaj murzynów do swojej prywatnej walki, tak jak używali robotników i chłopów 100 lat temu, to teraz używają homoseksualistów, żeby zniszczyć społeczeństwo, no i używają tych biednych czarnych obywateli amerykańskich, żeby zniszczyć te społeczeństwo. No to jest to samo podejście. Ciekawe jest to, że właśnie
Nakręcono film i premiera ma być 16 października, ale możliwe, że nie będzie. Tytuł filmu to jest taki: Co zabiło Michaela Browna? Czyli pytanie takie jest, co zabiło, tak? Nie kto zabił, tylko co zabiło, co doprowadziło do tego, że on po prostu zginął. No i jest cały ten film nakręcony został przez Shelby Steele i jego syna Eli Steele. I w zasadzie był wyprodukowany przez syna Eli Steele. Ten człowiek, on jest wykładowcą na Stanford University. Stanford University to jest w Kalifornii, w Instytucie Hoovera. No i on sam jest znany z napisanych wielu książek, pisze do różnych żurnali i tak dalej, i tak dalej. No ma facet pojęcie o tym, co pisze. Wcześniej, 30 lat temu, w 1990 roku, napisał z innym autorem, no i wyprodukował film pod tytułem 7 dni w Bensonhurst. No to Bensonhurst, no to była historia właśnie o tym, o innym murzynie, młodym człowieku, Joseph Hawkins, który został postrzelony w 1989 roku przez grupę białych. No tam też była awantura, no ale 30 lat zrobił jeden film, teraz starał się zrobić film na temat Michaela Browna, złodzieja cygar. No i miał taki wywiad rzekę i on wyjaśniał, że co jest ważne w całej tej sytuacji z Michaelem Brownem, że cała ta relacja rasowa pomiędzy białymi i czarnymi w Ameryce jest bardzo wykolejona, sytuacja Trayvon Martin, to jest następna, tam na Florydzie była, pobił jakiegoś hiszpańskojęzycznego człowieka, został zastrzelony, ten Freddie Gray, wszyscy ci, którzy lewactwo mówi, że są święci, że to są aniołki i tak dalej, wypacza prawdę, wypacza to wszystko prawdę. Rzeczywistość jest kompletnie inna. Ten człowiek Steele, on powiedział, że jeżeli przychodzi do tych kontrowersji rasowych, no to lewactwo, liberalni, socjaliści, oni taki wykuli taki takie słownictwo, można powiedzieć, nie tyle słownictwo, co normalny człowiek może powiedzieć, że to jest prawda poetycka, która jest kompletnie inna niż rzeczywista prawda, tak? No nie ma czegoś takiego jak twoja prawda, moja prawda i gówno prawda, no ale w Ameryce teraz się okazuje, że jest prawda poetycka względem prawdziwej prawdy. No i to jest smutne, tak? To jest smutne, żeby lewactwo używało oszukaństwa, żeby prowadziło, no cel uświęca środki, tak? No to już to 100 lat wiadomo, że komuniści zrobią wszystko, bo cel uświęca środki. Oni mają tam pewien cel, no i cokolwiek skłamią, cokolwiek oszukają, no to będzie uświęcało tak, ale realia są postawione na głowie. Jak człowiek posłucha, co oni tam opowiadają względem tego, co było, no to jest po prostu nieprawdopodobne. No cała ta sprawa, ręce mam w górze, nie strzelaj, no to jest jedno wielkie oszukaństwo, ta poetycka prawda. No i to jest tylko po to, żeby lewactwo doszło do własnej władzy, żeby doszło do koryta, żeby zmieniło społeczeństwo na jednopartyjne
system. W sądzie uniewinnili tego policjanta. Tam większość ich świadków, no to albo tam nie była, albo zmyślała, albo sekcja pokazywała kompletnie to, co innego niż on mówił. No, wracając do tego, że on popełnił przestępstwo. No ale mimo wszystko dużo czarnych Ferguson, dużo białych Ferguson, no dużo ogólnie ludzi lewackich w Ameryce jest przekonana, że Michael Brown po prostu był zabity. Że oni są przekonani, że tylko dlatego był zabity, że był czarnym. Czy to poprawia całą tą relację rasową między białymi i czarnymi? No na pewno. No, prawda nie ma szansy z lewakami, no bo to jest ta polityka, powiedzmy, ofiary, tak? Lewactwo białokomunistyczne, lewactwo po prostu wmawia czarnym, że oni są ofiarami. Niezależnie co zrobią, mogą ukraść, mogą pobić, mogą starać się zabić policjanta. Oni mówią, jeżeli policjant zareaguje, no według prawa, tak? Policjant ma prawo zareagować, policjant ma broń po to, żeby użyć jej, no to lewactwo tłumaczy czarnym, że po prostu oni są ofiarami. No i co zabiło tego Michaela Browna? No, ten styl to stara się jednak wprowadzić też trochę optymizmu. Stara się pokazać, wielu tych przywódców w tych biednych dzielnicach murzyńskich, między innymi właśnie Ferguson w St. Louis czy w Chicago, to starają się skoncentrować na tym, żeby Murzyni jednak poszli do przodu, żeby poszli do przodu w nauce, żeby poszli do przodu w sprawach rodzinnych, żeby zmienili, żeby nastąpiła taka transformacja, że muszą się zastanowić, wziąć się w garść ekonomicznie, edukacyjnie wziąć się w garść, rodzinnie też się wziąć w garść, jakoś duchowo wziąć się w garść. No, większość tych, no szczególnie to pastorzy, ludzie, którzy nauczają tego testamentu, tej Biblii, no to oni wychodzą, mówią, nasze społeczeństwo po prostu potrzebuje czegoś innego niż nieustannej bitwy z białymi. Co się stało tam w tym Ferguson? Czy te wszystkie protesty, czy te spalenia dzielnicy pomogły? No na pewno nie pomogły. Nie pomogły, nie dały nic. Czarni ludzie, którzy tam żyją, stracili wartość tych wszystkich posesji spadła. Szkoły, wszystko spadło. Te dzieciaki, które źle się uczyły, uczą się jeszcze gorzej. Postępowy cel komunistów, no to w zasadzie nie jest celem czarnych. Czarni muszą sobie zdać sprawę z tego, że po prostu są wykorzystywani. Tak samo jak homoseksualiści są wykorzystywani. No i część homoseksualistów idzie za tym. No i bardzo duża część czarnych też idzie za tym. To jest makabryczne, żeby liberalni multimiliarderzy dawali miliony na wszelakie grupy typu Black Lives Matter, które jest w zasadzie na pograniczu bandytyzmu, ma bardzo takie mocne związania z komunistami, z tak zwanej Antify. Oni wszyscy chodzą i po prostu rozrabiają, burzą, niszczą, nie pomagają. Większość tych miast i miasteczek i dzielnic, tam gdzie zaczynają się te protesty, ludzie uciekają, łącznie z czarnymi. Oni po prostu nie dbają o to, może nie zdają sobie sprawy, ale reakcje są takie, że społeczeństwo i mieszkańcy tych dzielnic po prostu mają gorzej.
Nie ma czegoś takiego jak politycy czy aktywiści społeczni w tych dzielnicach. Oni nie zapraszają Murzynów, żeby oni szli żeby kończyli szkoły średnie. Oni nie zapraszają ich, żeby szli do akademii policyjnych. Oni nie zapraszają ich, żeby sami się kontrolowali. Nie proponują tego, żeby było więcej policjantów murzyńskich. Nie chcą. Policjant jest wrogiem i policjant nie ma szacunku dla policjantów wśród czarnych, tak? Także to jest takie bandyckie, knajackie, kryminalne podejście do zagadnienia prawa i porządku, tak? Do regulacji. Jeżeli pewne społeczeństwo po prostu nienawidzi prawa, no to z tego społeczeństwa nie wychodzą ludzie, żeby służyć prawu. No, oni powinni służyć prawu, powinni swoich pilnować, ale niestety grupa murzyńska, grupa czarnych Amerykanów została doprowadzona do tego, że nienawidzi białych, no i nienawidzi porządku. Podobnie jest z innymi grupami. Także żyjesz w Ameryce, głosuj na konserwatystów, bo widzisz, jak zostali zdegenerowani murzyni czy homoseksualiści w takim sensie, że po prostu są wykorzystywani. Są wykorzystywani dla perfidnych celów komunistycznych. 90% czarnych, no to są porządni ludzie, to są normalni ludzie. Rodzin przez ostatnie 50-60 lat, rodziny się kompletnie rozpadły. Rozpadły się rodziny tylko dlatego, państwo daje pieniądze, no i dla urzędników jest lepiej, kiedy jest samotna matka, no i tak już to zostało. Cały ten film, no to ja wrzucę w opisie, whatkilledmichaelbrown.com. No to tam będą pokazywali, gdzie będzie to puszczane, gdzie to będzie można obejrzeć. W każdym razie Amazon zablokował. Miała być premiera, miało być to puszczone. Amazon po prostu zrobił się, no tak jak ta platforma, na której oglądacie mnie. Jest cenzura. Amazon, tuby, nie tuby. Nie idą za prawdą, w każdym razie nie pozwalają na ten dialog, tak? Nie pozwalają na to, żeby posłuchać obydwu stron historii, żeby posłuchać, co się dzieje, żeby coś się nauczyć. Nie, jest to jednopartyjne, lewackie myślenie, no i niestety jest to cenzura. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, że cel komunistów to nie jesteś ty, żeby było dla ciebie lepiej. Celem komunistów nie jest to, żeby czarnym było lepiej. Celem komunistów to nie jest, żeby homoseksualistom było lepiej. Celem komunistów to jest to, żeby po prostu doszli do władzy i znowu, tak jak w Polsce, 10 czy 15, 20% ma trzymać jednopartyjnie za twarz wszystkich innych. Dlatego 3 listopada za 20 dni nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na demokratów. Jeżeli byłeś do tej pory demokratą, to przepisz się na republikanina. Jeżeli nie jesteś w stanie jeszcze się przepisać na republikanina czy na niezależnego, nie idź na wybory. Jeżeli jesteś niezależnym, wybierz listę konserwatystów, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. No, republikanom nie mam co mówić. Wybrali słusznie, wybrali normalnie, wiedzą co czym grozi socjalizm. Zdrowia!